Zachęcony niejako świadectwem siostry Alinki przed kilkoma tygodniami, no i poniekąd też różnymi pytaniami, które się pojawiały wobec mnie w ostatnich tygodniach, w obliczu noszonego przeze mnie temblaka na ramieniu, no i kolejnych odpowiedzi na kolejne 50. już pytanie. Chciałbym też zaspokoić jakby też te pytania osób, które nie pytały mnie o to, poniekąd nie mając odwagi, dlatego chciałbym jakby takie złożyć publiczne świadectwo o tym, co się wydarzyło w piękny październikowy poranek. Otóż jak może ci, co mnie lepiej znają, wiedzą, że jestem pasjonatem, entuzjastą cyklistyki. Dlatego praktycznie od marca do listopada, grudnia, od pierwszych śniegów topniejących do pierwszych spadających, praktycznie spędzam 2 godziny na rowerze w tygodniu, łącząc przyjemne z pożytecznym, to znaczy tą poranną, wieczorną gimnastykę i taki relaks. Jednocześnie z drogą do pracy i to jakby jest taka aktywność, do której nikt mnie nie musi namawiać. Zapewniam, że nie jestem nierozsądnym nastolatkiem, tak? Ale raczej człowiekiem, który naprawdę ponad 20 lat kręci na rowerze i naprawdę uważam na każdym kroku. Jak tylko mogę, unikam rzeczywiście dróg publicznych, samochodów, gdyż ruch jest na nich coraz większy. I otóż w ten poranek, kiedy jechałem do pracy, a pragnę zaznaczyć, że nigdy nie wsiadam na rower bez dwóch rzeczy. Tu taki mam rekwizyt, chciałbym go wydobyć z torby. Nigdy nie wsiadam bez dwóch rzeczy, bez dopełnienia dwóch rzeczy, to znaczy bez założenia kasku na głowę. To czynię od wielu lat i do tego namawiam również młodzież i starszych. Kilka osób już zdążyłem przekonać w ostatnich tygodniach do zakładania kasku. I nigdy nie zakładam takich akcesoriów w takich kolorach, więc trudno powiedzieć, że można być niewidoczny, tak? W takich ubraniach. A jednak stałem się niewidzialny dla pewnego młodego kierowcy na czerwonym dywanie, gdyż tak nazywam wyodrębnione, zintegrowane z przejściami dla pieszych przejazdy wymalowane na czerwono, oznaczone znakami pionowymi, poziomymi na skrzyżowaniach dróg rowerowych i ulic. No i niestety stałem się niewidoczny, no i stało się to, co się stało. Nie będę opowiadał o szczegółach, bo nie czas na to ani miejsce. Skutkiem tego wydarzenia wylądowałem w szpitalu na oddziale ratunkowym. No i tam spędziłem oczywiście chyba z 8 godzin, przebadany od stóp do głów z tomografami komputerowymi, rentgenami. No i szczęśliwie na tym czerwonym dywanie, o którym wspomniałem, w tym dniu nie rozdawano ani Oscarów, ani statuetek, tylko połamane kości. No i właśnie tak to się historia zakończyła. A jako że do ostatniej chwili trzymałem kierownicę, ucierpiała również moja dłoń, moja lewa dłoń, powybijane palce zestawów, także te paluszki jeszcze nie są sprawne. I dlatego chciałbym wyrazić wdzięczność również tym wszystkim osobom, które do mnie dzwoniły, można powiedzieć, serce na dłoni wyciągały, aby okazać mi pomoc, nie tylko wsparcie duchowe, modlitwy, ale również taką przyziemną pomoc w tej sytuacji, w której się znalazłem. Za to jestem im serdecznie wdzięczny. Poczułem dzięki temu poczucie takiej wspólnoty, chociaż do końca chciałem utrzymywać to w tajemnicy, gdyż jak wiemy, nikt się nie lubi dzielić z nieszczęściami, raczej lubimy się dzielić i chwalić sukcesami. Dlatego
tym osobom szczególnie dziękuję.